Cześć, jestem Kasiulcia i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Moniczką Kryńską w domu Kryńskich. Zobaczcie, Monika tutaj no może nie najpiękniejsza poza i nie najpiękniejsza mina, jednak istotna zmiana Monika zmieniła włoski, fryzurę. Znaczy się, zmiana nie jest jakoś mega drastyczna, włoski są troszkę dłuższe, no i grzywka jest na bok, żeby ją jakby zapuścić, bo ona chce już się pozbyć swojej grzywy. No i jeszcze tutaj dodałam takie baby hairy, żeby to wyglądało bardziej, tak wiecie... Aha, ona chce jeść. Dobra, dobra. No to Monika, udaj się, kurde, do lodówy. Nie wiem, co ty tutaj wybierzesz. Chyba jakąś siejecznicę. No, moi drodzy, ja dopiero wstałam tak naprawdę. Przed sekundą, bo mamy ten sam dzień oczywiście, w którym zobaczycie ten odcinek, czyli to jest środa. Dopiero wstałam, nawet nie wypiłam kawy, także nie ręczę dzisiaj za moje yy, w ogóle zachowywanie się oraz wypowiedzi. Ale stwierdziłam, że już nawet kawę nie zdążę wypić, bo po prostu odcinek być musi. Mam nadzieję, że na 16. Także jak mi się udało, to może Cię No. Dobra, Monika, co dzisiaj będziemy robić? Ja nie wiem, co dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj myślę, że możemy znowu zrobić jakąś randkę z salim banalim. Może dzisiaj nadejdzie wiekopomna chwila i będzie first kiss. Kto wie, kto wie. Myślicie, że to już jest ten moment, że to już ta chwila. W sumie to chyba by była już z trzecia randka ich, jak nie czwarta. Więc myślę, że mogą spróbować przejść do następnej bazy babunia. A weź ty wyczyść ten zlew, co, bo tak tutaj brudacko jest strasznie. Co robi, na, co robi nasz nowy mały kot? On sobie śpi. Gęba otwarta. I co Takiemu zrobisz? Tu wszyscy w ogóle śpią na tej werandzie, jak ja widzę. Jednego kota mi brak, czekajcie. Ty śpisz tu u babci, okej. Okay. No i słuchajcie, pora roku powinna już się zmienić. Jaki fajny pies, to jest bezdomny, czy jaki? O Jezus, nie ten przycisk, chciałam pauzę. Jest to przybłęd, o Boże, Nie, nie zrobisz tego, Katarzyno, nie zrobisz tego. No, więc idzie, mamy wiosnę, ale mamy śnieg, więc jest to dość... Yy... Polskie, bo tutaj w Polsce to dobrze te pogody, właściwie to nie tylko w Polsce, ale w tym klimacie, gdzie my mieszkamy, to teraz już te pory roku są tak pozaginane, że czasem to w kwietniu się śnieg potrafi leżeć albo w marcu, także, także tak. Babunia, myślałam, że ona przyszła ze szczoteczką elektryczną i myje zęby. Serio, Katarzyno, ty naprawdę jeszcze się nie obudziłaś. Ale babcia, słuchajcie, na zdrowo. Rano szklankę wody, pewnie jeszcze ciepła, z sokiem cytryny, co jest podobno zdrowe. Także babciu sobie wypij tą wodę. odkurzasz nam odkurza fajnie. Babka w ogóle przed synem kuwety i... Y podokładała do misek. Zobaczcie w ogóle Monika tutaj z babcią porozmawiać przyszła o pogodzie. No kurde zima niby. Przepraszam wiosna niby. A tu śnieg. Także dziewczyna tutaj z babcią dyskutuje bardzo mocno. W piżamach obie są jakby była sobota. Jest środa w ogóle środa. Lol bo u nas jest Środa i u nich jest Środa. Zawsze coś takie dziwne. Idź Monika, zrób siku, bo trzeba jechać zaraz do pracy, wiesz? No, musisz popracować, jak to zawsze. Może zatrudniemy cię nowego weterynarza, bo tam ta pani mi się jakoś tak średnio widzi. Także fajnie byłoby zatrudnić kogoś nowego. Zobaczymy, co będzie, jakby, w ogłoszeniach, jakie osoby się ogłaszają do pracy. Także kochana, umyj się, umyj. Tutaj babcia ci widzę, cały czas rozmawia z tobą. Widocznie babcia, słuchajcie, potrzebuje uwagi. Może my powinniśmy z nią spędzić czas. Babciu, ale wyjdź na razie, my się tylko umyjemy. Ojej, to my spadamy, to pa Monika. Babusia, ty masz tutaj kotki do opieki, tak? W sumie to teraz taką mam trochę poczucie winy, bo babci może zabraknąć w, każdym, w każdej chwili, a my tylko myślimy o tym, żeby iść do pracy i spotykać się na randki. A ile babcia masz czasu, tak? W... O oh maj. Dobra, słuchajcie, zmiana planu. Musimy z babcią coś dzisiaj porobić. Co my porobimy z babcią? Babciu, weź ty się przebierz na sam początek, zmień strój, a dzisiaj może wystąpisz słuchaj, w takim, o, w takiej pięknej sukieneczce, jak to wiosna, to goła noga, jak najbardziej, o, wszedł do ciebie, zobacz, to przytulkota. kota, baw się wskaźnikiem laserowym, niech tak będzie, a Monika, jak skończysz pokazywać nam dupsko i się ubierzesz, ubrałaś się, o, zobaczcie, nawet ona tak bardziej dzisiaj na codziennie, na sportowo, można powiedzieć, także Monika, no, z babcią coś dzisiaj, boże, myślałam, że babcia wciąż jasny gwint, tak sukienka się ułożyła, nie? Dość. Monia, chodź tutaj usiądź z babcią. Babcia, chodź tutaj też. Nie, nie, dziergaj. Po prostu sobie usiądź, porozmawiajcie obejrzyjcie może jakieś filmy razem. I ten znicz, który cały czas mi e, wydaje się, że jest to jakieś zepsute jedzenie. Oglądaj film z... A weźcie sobie o... Powrót z zaginionego psa obejrzyjcie razem z babcią. Wymagany jeden. No tak, no zaznaczyłam. Także sobie pooglądajcie, widzę, że tutaj zwierzaki nie chcą wam dać oglądać. Babciu, a czemu ty nie możesz oglądać? No aktualny film oglądaj, przecież normalnie siadasz, patrzysz, co ty nie widzisz? Wiem, że te zwierzaki ciągle otwierają zamykają. Ojej, Monika, słuchajcie, do kotka przyszła małego. Ty byś z babcią porozmawiała. A, rozmawiacie chyba, czy nie? No jest jakiś tutaj dialog prowadzony. Babci się chyba film yy, podoba. Wygłóż mowę zachęcającą do babci zostańcie najlepszymi przyjaciółkami ja myślę, że to jest ten moment, ta chwila wcześniej my się nie skupiali tak na babci więc zostańcie najlepszymi przyjaciółkami, porozmawiajcie sobie o ulubionych autorach i entuzjazmu się psami z filmu jakie fajne pieski, babcia zaraz będzie wiecie, chciała takiego psa, my już nie mamy jakby ten um, miejsca w domu, ojej jakie to wzruszające rzeczy aha, bo to jest taki film trochę smutny no ale dobra, familijne często bywają smutne Także porozmawiajcie. Mola książkowego, charakterystyka. No tak, my jesteśmy molem książkowym. Jakie w ogóle mamy cechy? Dawno nie zwracam na to uwagi. mul, miłośniczka psów, kotów i zwierzęcą czułość mamy. A mamy tutaj zostać jedną towarzyszką zwierzęcia i wyeliminować dwa złe zachowania. Dobra, my musimy aspiracją spę... nioć, spędzać. spędzać, Także zaraz się tym zajmiemy, z babcią skończą rozmawiać. Film dopiero słuchajcie, w ogóle nie oglądacie tego filmu. Ja tak patrzę, bo wam ten pasek w ogóle nie leci. Także co, my może z tymi, tymi pogłaszcz, z tymi zwierzątkami troszeczkę też czasu spędzimy, żeby zrobić sobie, mm, wiecie, tę aspirację. Tylko z kim mamy największy czaruś, Edzio? Chyba z czarusiem. Bier czarka na ręce. Tutaj z nim trochę porozmawiaj, pogłaszcz go, daj duży przysmak. Co jeszcze? Polisz po twarzy? Okej, okay, polisz go po twarzy. Wyjątkową więź sobie zróbcie. Yy, zostańcie towarzyszami. To chyba jest to. Zostań towarzyszką, tak. Także niech on tutaj z tobą, o, po twarzy ciebie poliżę. Pokaż mi to. Czy ty go poliszysz? Kto kogo będzie lizał po twarzy? I don't know. Ona go chyba polizała, nie wiem, już dziwna to była. Dobra. Yy, nie możesz zostać towarzyszką. Z nim zaraz ja po prostu ci pomogę. Jasny gwint. No nie może zostać towarzyszką. Pokłaszczko. Tutaj było. Zostań towarzyszem. I teraz już, słuchajcie, nie ma tej cechy. Jest. Zostańcie towarzyszami. Jeee. Zostaliśmy. Czy tutaj to się zaliczy, czy nie? Nie zaliczyło się. Matko boska. O, zaliczyło się. Przepraszam. Jasny gwint. Idziesz od śnieg. Nie. Stój mi tu. Dwa złe zachowania musisz wyeliminować. Czy jakiś zwierzak właśnie robi coś złego? Chyba niestety nie. Ale moglibyśmy jakąś taką... Wyeliminować cechy, jak na przykład skakanie po blatach czy coś. Babcia, chodź, sprzątnij kuwetę, co? Bo widzisz, tutaj co chwilę trzeba już sprzątać. Moja, ty jednak poszłaś, oczyniłaś, że nie, ty sobie stoisz. No nie ma co tutaj wyeliminować, to może chociaż napełni miskę. Czy mamy jakąś pocztę? Nie mamy, ale właśnie, bo my mamy, słuchajcie, bo my jesteśmy osobami, które bardzo dużo czasu spędzają też przy komputerze, no i mamy tych korespondencyjnych przyjaciół. Tak, że na pewno weźmiemy. O, poproś pocztówkę. Zobaczcie, mamy dwóch. Poprośmy o pocztówki. Gdzie to jeszcze było? I od tego też poprosimy. Może nam wyśle pocztówkę. Dlaczego nie? Społeczne. Rozmawiaj z. Sprawdź odpowiedzi od korespondencyjnych przyjaciół. To też musimy zrobić. Zobaczymy, czy ktoś nam coś odpisał, czy nie. I jeszcze społeczne. Znajdź, rozmawiaj Nie, rozmawiać na razie nie będziemy Czy ty jakieś złe zachowanie robisz? Nie, wygłoś mowę o drapaniu, Boże, pięknie Idź, wygłoś mowę Ale pewnie nie wyeliminujesz jeszcze No bo to jest chyba pierwsze O, dobra, może ty, może ty Wygłoś mowę, podejdź tu Rozpocznij badanie, możemy dać ci wiarę Wygłoś Kazanie o skakaniu po blatach Może chociaż ty jest, Boże, jak my dobrze sobie rodzimy Dwóch zwierząt towarzyszką Poczuj wyjątkową więź pięć razy I wyeliminuj cztery zachowania Dobra, to to już jest mniej istotne Babunia Oj, przepraszam, kalendarz Chciałam babkę kliknąć, kliknąłam kalendarz Babka, co ty tam robisz? Z kotami stoisz Idź, może coś zjeść Albo wiecie co? Pójdziemy na obiad Chociaż my nie jesteśmy głodni Ale babcie możemy wziąć Dobra, lecimy gdzieś, słuchajcie, z babcią na obiad no, niestety nie mamy ciekawych parceli na tym sejwie, więc wlądowaliśmy w soku z grzechotnika. Zobaczcie, jacy letnicy, porozbierani. U nas zima, tutaj lato, to prawie jak, słuchajcie, w czasy. Prawie jak w czasy w Ciechocinku. Także podejdźcie sobie tutaj do baru. Podejdź razem. Jest jakiś pan, nawet w podobnym wieku co babcia. <laughs> Zamów drinka. Zamówcie sobie najpierw drinka dla grupy i będzie to może jakąś, nie wiem, sok, kawa, coś takiego. O, śmietankową kolę możecie sobie zamówić, chodźcie. Babunia w tym kapeluszu, no wyśmienicie wyglądasz, naprawdę, jak gwiazda Diva Jaga. Babcia, co ty, kurde, ci się nie podoba tutaj? Ty znudzona jest, przestań, siądź se. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Kolę dla pani podane. Proszę sobie wypić, posiedzieć, podyskutować. Może zaczepić barmana, który tutaj jakby nie patrzeć, patrzy się na babkę. Także może przyjazne powitanie z tym barmanem by zrobiła, babuniu. O, siema. Powiedziała od razu o swoim ulubionym kurde piórze. Więc może coś przyjaznego powiesz? Entuzjazmuj się kotami, jak to starsze osoby słuchajcie. O czym mówię na początku? O swoich zwierzętach. Ja także zapytaj, może on też lubi koty? Ojej, pani biedna, taka goła, no niestety, życiem przynosi różne płata figle. Co by tutaj jeszcze? Widać, że chłop też zainteresowany jest kotami, też lubi, ale jest trochę zawstydzony. Nie wiem, dlaczego jest zawstydzony, może urzekła go piękność naszej babci, mogło tak być, taka piękna diwa w takim kapelutku, na pewno chłop się trochę zawstydził. Także wypijcie sobie kawę już, babka, przestań podrywać. O nie, jest zmiana. I przyszła jakaś baba z piotrowymi włosami, pewnie jego żona, bo też zobaczcie seniorka. Jasne, gwint, babka. Nic z podrywu twojego, niestety. Muszę cię zmartwić. Musimy teraz podrywać kobiety. <noise> nie no, że to ja wypijcie tą kole i, i babciu tutaj dokończ. Ty możesz w sumie zagadać tutaj do koleżanki twojej, to jest chyba landgrabowa, co nie? Nie, to Bierksen, ląd grebowy, boże. Dobra, zapytaj tutaj tej pani: może potrzebuje weterynarza, to już dasz swoją wizytówkę od razu. I do tego pana też przyjazne powitanie. Możesz wszystkich trzeba poznać, słuchajcie, z ludźmi czasu trochę spędzić. Dlaczego nie? Pani myśli o lamach w ogóle i czeka na tego chłopa swojego, który nie może odejść od tej pracy, od tego baru, bo tak z babką dyskutuje. Dobra babka, kończ już, dopitał kole dopita super. Zobaczmy w sumie, co możemy zrobić. Babciu, chcesz trochę siku? To ty idź sobie, zrób tutaj siku. Mam nadzieję, że to jest damska. Chyba tak, chyba to damska. Także babcia zrobi sobie siku i trzeba będzie zamówić coś babci do jedzenia, bo restauracji jako takiej nie mamy nigdzie, więc musimy sobie radzić jakoś i zamówimy jedzenie dla babci. Będzie to hmm, może ryba z frytkami. My nie jesteśmy głodni, ale chociaż dla babci zamówimy. Także pan zaraz nam poda, proszę bardzo. I ty nie będziesz tego jadła, tylko zje to babcia, która umyje za chwilę sobie ręce i przyjdzie do nas tutaj, tak? Tak babciu, tak babciu idzie już pani w kapelutku. O i gdzie będziesz siedziała? O tutaj obok swojej rywalki. A usiądź porozmawiaj z nią. Słuchajcie, trzeba wrogów trzymać bliżej, a przyjaciół nie, przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Słuchajcie, trzeba trzymać dokładnie takie. No nie, potrzebuję kawy zdecydowanie, bo już kłopoty w głowie są obecne. Dobra, moja droga. Babcia sobie je. Ty też trochę potrzebujesz siku, ale nie jakoś tak mega mocno. Chłop tutaj już trochę pod wpływem do nas zagaduje. Baby tej nie znamy jeszcze. No to przyjazne powitanie, Sto kobito zrób. Wypad do baru ogólnie uważam, że za bardzo udany. Z nią już się znasz, tak? Zdobyto umiejętność ważenia napojów. Monika rozpoczęła swoją karierę z ważeniem napojów. Rozwija dalej swoje umiejętności przy użyciu stanowiska do ważenia eksperymentu i ze składnikami. Ale jakim cudem ona zdobyła ważenie? Jak ona siedzi, nic nie robi? Aha, kontakty towarzyskie. Czyli może ktoś po prostu przekazał jej taką informację. Zobaczcie, ona się cały czas uczy tutaj, siedzi i uczy się. Jest to bardzo interesujące. Może Monika zostanie producentem domowego wińska, nie wiemy tego. Trzeba będzie jej kupić ten stół do wytwarzania tych rzeczy. No fajnie, Babunia, ty zjadłaś, tak? No dobre. To co my możemy sobie tutaj porobić? Chodźcie, dziewczyny, zatańczycie sobie. O, ja myślę, że to będzie dobry pomysł. Włącz na przykład latnoski pop, słuchaj, jest, jest. Tańcz razem, zostawiaj te rozmowy, idziemy na parkiet. Babka, dawaj. O, ja cię kręcę. Zapraszaj tego tutaj, Himena yy, z baru. <grym> I tańczcie, Monika, to tak tutaj głuchawa widać, bo bliżej. Bliżej stacji. O, i ta tańczy. Patrzcie, my imprezę rozruszamy tutaj w knajpie, tej nudnej. Do babki. Patrzcie, idzie kolejna chyba tańczyć. Nie poszła stąd w ogóle, zobaczyła, co się dzieje. I w tych majtach mówi: Dobra, idę stąd. A co my robimy? Tańcz i porozmawiaj z Krystyną. Widzicie, jak my lgniemy do babci? To jest bardzo miłe. Nie sądzicie? Ja myślę, że tak. Chłop dalej tutaj nie idzie do domu. Słuchajcie, patrzy na babkę cały czas. Babka na niego. Romans kwitnie, ja myślę. Ja myślę, że babka tutaj romansuje z chłopem z baru. Ciekawe, w sumie możemy do niego tak bardzo... O Boże, przepraszam, babka ci kliknęła do domu. Nie, nie, nie. Ty zostaj. O, przy jakaś pani. Mm, przyjazne powitanie z nią. I musimy do chłopa tego bardziej zagadać. Więcej przyjazne. Pokaż zdjęcia mu. Słuchaj, zbliżysz się do niego. Idź, pokaż mu zdjęcia. Babuna. O, dobrze, poszła. O, i teraz ta może pójść do baru. I tym oto sposobem, słuchajcie, odbiliśmy chłopa. Super, I jej mu się spodobało. Dobra, babka, więcej działania do po babcą. I tutaj możecie sobie podejść. Eee, usiądź i rozmawiaj tutaj. O nie, pan chce siku. O boże, ja cię przepraszam, chłopie, bardzo mocno. Czego ta Loa tu jest? Jak my chcieliśmy z panem tylko rozmawiać, a nie. Eee, popraw humor, bo widać, że teraz jest A co my mamy za okazję? Godzina dla skąpych simów. O, super. Pochwal, szczerze, to już chyba pochwaliłaś. Zapytaj o zawód, to wiemy, jaki jest zawód. Tylko, żeby ta chlocha po, poszła stąd, jak ją wyeliminować z tej sytuacji? Myślę, że możemy zrobić tak. O, przepraszam bardzo, nie chciałam tak zrobić. Usiądź razem. Oj, Monika! A nie, to jeszcze ta Lochmenka przyszła telewizję oglądać. Dobra, nie ma nawet chwili samotności. Porozmawiaj o gorącej pogodzie. Powiedz, że u ciebie to kurde zima, śnieg, a tutaj przyjechałaś. I jak na wczasach w czasach się czujesz po sklepie dla dziada, co tutaj jeszcze możesz? Entuzjazmu się kotami ponownie. O Boże, to chyba są flirty. Poznaj go trochę i musimy go puścić do kibelka, wiesz, babciu? Także niech on sobie idzie już skończ z nim rozmawiać, jest ponury, no właśnie trochę tak widać. Obejrzyj sobie ten poka O nie, przepraszam, znowu ci na idź dziadku, idź, idź. Oglądaj aktualny kanał. My oglądamy, a dziadek niech sobie idzie do kibelka, bo po prostu on zaraz się zleje. No, dziadek ruszaj. O nie, poszedł do domu. I tyle z flirtu. Dobra, to pa. Nie byłeś warty widocznie naszej osobistości tutaj babcinej. Dobra, czy my coś możemy w okolicy porobić ciekawego? Jakieś może zbiory? Tutaj coś jest, co to? Nie, to jest jakiś po prostu cień padający. Bo my w oazie ogólnie jesteśmy zdrój. Nie, może tutaj coś byśmy sobie zebrali? W sumie, jak już jesteśmy Monika, babkę nie będziesz ciągała. Ale ty, dziewczyno, przelecisz się. No tutaj, o, po tych wszystkich skałkach drzewa, gdzie tutaj coś rośnie... Nie, będziemy mieli potem na sprzedaż i zawsze to są jakieś pieniądze, także ja lecę kopać, słuchajcie, dość skończyło się. O mój Jezu, Salim nas zaprasza, banali. Nie, Salim, przepraszam, nie przyjadę do ciebie na chwilę, bo z babcią spędzam dzień dzisiaj, obiecałam, niestety. Dziewczyny, zobaczcie, budują sobie razem coś z piasku i nawet sporo rzeczy udało nam się znaleźć tutaj. Także na pewno będziemy ym, sprzedawać za chwilę. To za 10, to całe nic. Tu mamy jakieś dwie części, to sobie wywalmy. Jakąś skałkę za 50, super, mamy jakąś różę tu mamy jakieś tam środki uspokajające to nasze, mamy te dwie skrzynki, mamy jakiś alkon, czy tam Alkron. tu jakąś skałkę no i tą żabę sobie zostawmy, może będziemy rozmnażać w przyszłości, a one sobie lepią, boże, jakie to jest słodkie, ja tu chyba zdjęcie zrobię, ale wiecie co, muszę zrobić ctrl c headline effecytysy o fyfy, aha jeszcze raz, liney, effecytysy o fufu. Dobra, wyłączone i teraz muszę zrobić. Boże, co wyście zbudowali? <laughs> no słuchajcie, wyczuwam miniaturę, ale jeszcze nie jestem pewna, ale bardzo, bardzo piękne zdjęcie. Słuchajcie, e, taki golden hour. Teraz mamy, jak widać, palmy tutaj jeszcze naokoło. Babciu, czy to już jest gotowa rzeźba, co żeście ulepiły? Boże, jakie detale. Ja jestem z was dumna, zęby, język, oczy wszystko jest, no takie zawijasy się znalazły. E, także coś rewelacyjnego. Dobrze, rzeźby bez piasku. Myśli, że babcia by była taka szalona, szalona. Babka, dawaj. Raa! No i. Tle. Babka, słuchajcie. Jak rozbawiona jest super dzień z babcią. Boże, wiecie co babcia zrobi? Babcia na pewno teraz będzie chciała podziękować Monice za to, że w ogóle postanowiła spędzić z nią taki dzień. Ona tak dawno z domu nie wychodziła, nie wyrywała się, tylko siedziała z tymi kotami, a Monika ciągle chodziła do pracy. I wow, twarz w kapeluszu. I teraz naprawdę, ojej, aż dwa razy babcia jest bardzo wdzięczna Monice dobra wiecie co moi drodzy bo tutaj jeszcze obok jest taka budka mam nadzieję że jest otwarta jest otwarta super podejdź tutaj razem tutaj są różne ciasteczka więc myślę że możemy sobie też pozwolić na jakąś kawę i ciasteczko no najpierw weźmy sobie na przykład babeczkę z musem truskawkowym z aksamitnym kremem babeczkę sobie weźmy zaraz babcia też sobie zamówi Aha, dziewczyny. No, idź, że Monika już przestań. A babunia, gdzie ty jesteś? Aha, babcia. Boże, babcia, jak ty biegniesz? Uj, a tam jaka pani siedzi w jakim mm, pięknym stroju? No, rewelacyjnie, jak ty się nazywasz? Nie pamiętam, ale kojarz tą simkę. No, po prostu pięknie wyglądasz, bardzo pięknie. Dobra, babciu, weź zamów sobie tu babeczkę, proszę bardzo. Razem nawet z Moniką sobie zamawiają. Weźcie po babeczce. Dziewczyny, zjecie sobie. Babcia też weź. Babcia, zjedz to. Ojej, babcia sobie coś zamówiła. Wypij. A co ty zamówiłaś? Kurde, nie wiemy, bo mamy headline effects on. To teraz musimy headline effects on wpisać. Dobra, i teraz powinniśmy wiedzieć. Wiosenna herbata z miodem Babciu, jaka to jesteś kochana? No to są so O, ona może i pić i jeść w jednym czasie. Ja zapomniałam, że to jest możliwe. Boże, jest to piękne. Monika, ty zjadłaś, to weź sobie zamów napój. Twoim napojem będzie na pewno kawa mrożona. Super w ogóle, jaka fajna budka. Gdzie to doszło? W jakim to dodatku doszły te budki? Czy ktoś mi powie? W sensie ta konkretna budka, ta z tymi ciastami i tak dalej, czy to gdzieś doszło w jakimś dodatku? Super, kawę mrożoną sobie wzięliśmy. No, rewelacja, Monika, usiądź. Nie, babcia z tymi swoimi rzeczami tutaj też byś mogła usiąść. Jak najbardziej. Zobaczcie, jak dziewczyny fajnie sobie <grym> spędzają czas. Oj, ja, muszę zrobić jeszcze zdjęcie. Tylko weź Babcia ten kubas do ręki, to zrobię fajne, fajną fotkę, obiecuję. No bo zaraz Monika wypije, a Ty już swoją może wypiłaś. No to zrobimy tak. Bez tego. Trzeba robić zdjęcia. Słuchajcie, w swoich rozgrywkach też róbcie zawsze jak najwięcej zdjęć. Potem są fajne wspomnienia, co nie? Ja też jak czasem sobie znajduję jakieś swoje zdjęcie z kilku lat wstecz z jakichś rozgrywek. To po prostu aż człowiek sobie przypomina, te wszystkie chwile fajne, naprawdę fajnie mieć takie wspomnionka, chociaż w grze. Także no, wypij to sobie, wypijcie, nie ma żadnego problemu. Babcia generalnie. Ty chcesz siku? Też chcesz. Dobra, to idźcie siku. Monika biegnij, Wróć na aktywną parcelę. Babcia ty też biegnij, co? Dobra, moment. Niech ja im tutaj e, szybką. podbiegnę to truchnem. Szybką toaletę trzeba. Tutaj, o, skorzystaj. Monika też biegnie. Na dzień, Monika, że się nie zlejesz. Powiedz, że wytrzymasz. Lecą, lecą dziewczyny, obie, lecą. Monika, leć. Babcia leci, Monika, leci. Wyścigi do kibla. Udało się. Uff. Uff. Jak pies jakiś. Dobra. To co, moi drodzy? My wracamy teraz do domku i jutro do pracy na sekundkę polecimy, bo wydaje mi się, że jeszcze mamy troszeczkę czasu. Także tutaj polecimy do pracy chociażby, żeby zatrudnić tą nową osobę, no nie? Tego nowego weterynarza. Także widzimy się. Nowego dnia. No słuchajcie, my tutaj w domu... Północ już z dawno zapasem, pierwsza godzina dochodzi, a pod drzwiami zjawia się on. Salim Banali. Chłopiec, co ty tutaj robisz? Zaproś do środka, nie ma żadnego problemu, drzwiami dostałeś. Chodź, wchodź. Co się stało, że przyszedłeś do nas o pierwszej w nocy? Bardzo to dziwne. Czy wy myślicie, że on jest bardzo zainteresowany tutaj uczuciowo naszą osobą? Zobaczcie, zapraszał nas dzisiaj do siebie, jak z babcią. My powiedzieliśmy, że my spędzamy czas z nią i nie mamy czasu tutaj dzisiaj dla niego. No to chłop się zjawił od razu, praktycznie po tym, jak żeśmy przyjechali. No, może nie od razu, bo tutaj Monika zdążyła posprzątać, zdążyła trochę z kotami, bo widzicie, tej więzi zdobywała. I takie tam różne rzeczy, więc parę godzin z kotami spędziła. Babcia już dawno śpi, no ale ten przyszedł, słuchaj, więc energiczny jogging? Co? Dlaczego miałabyś robić z nim jogging? Może jakieś przyjazne rzeczy, co byś mogła tutaj mu powiedzieć? No, rzekaj na śnieg, to nie bo już w sumie. Entuzjazm się ważeniem napojów. Powiedz, czego dzisiaj się dowiedziałaś fajnego i popraw mu humor. On ma jakie pierścienie w ogóle. Piękne. I ten strój nieestetyczny. Ty miałeś taki fajny strój. to musiałeś założyć do za dziadostwo. Czy myślicie, że my możemy się w sumie objąć? Tak jakby? Co myślicie o tym? Zaraz zobaczymy. Przy tej tutaj pięknej zabudowie kuchennej. O, pierwsze objęcie. Takie w sumie ich jest. O Boże, kot siedzi na blacie. Iść szybko, zdyscyplinuj. Da się zdyscyplinować takiego kota siedzącego na blacie? Nie da się, a szkoda, bo chciałam, słuchajcie, już um, do naszych tutaj aspiracji, ale się nie udało. No, poznaj go, bo nie wiem, ile tam o nim, wiesz. I tak myślę w sumie noc, ciemna, czy ten pierwszy pocałunek zrobić z nim, czy nie? No zobaczcie, oni już flirtów trochę mają. Postara się o dziecko, Boże, pochwal wygląd, pochwal wygląd, chociaż no nie jest on najbardziej estetyczny na świecie, ten wygląd. I mógłbyś zmienić strój, jeśli mam być bardzo szczera. O Boże, widzieliście to? Babka wybiegła z domu. Babka! Wroga pogoń? Babka! Babka, co tobie się dzieje? Widzieliście to? Pierwszy raz widziałam coś takiego. Wroga pogoń robiła. Ale z kim ty robiłaś? Weź coś tobie się chyba przyśniło? Idź spać, babuśka. No nie wierzę, stoi z chłopem, nagle babka przebiegła. <śmuszczaj> Jeszcze w tym wieku, jaką ma prędkość. Nie, dość. My tu nic nie widzieliśmy, my dalej flirtuj. <śmuszczaj> nie, poflirtuj z nim trochę. I słuchajcie, pierwszy pocałunek, czy to jest możliwe już? Nie jest to możliwe. Dobra, mam lepszy pomysł, przyjazne. Zaproś do patrzenia w chmury, czy jest taka opcja? Bo to jest bardzo fajne. Zaproś do patrzenia w chmury. No nie ma. No nie ma, nic ojciec nie sprzyja. nam Nic nam nie sprzyja. Romantyczne. Jeszcze raz pochwal mu wygląd, i Nie czytaj książek, więc. Ja pierciel, oboje wzięli po książce. Trzymajcie mnie. No trzymajcie mnie, no nie, no nic tego nie będzie. Wzięliście po książce. Dobra, moment. Więcej działania dodaj do grupy. Chodźcie tutaj o na ławeczkę, usiądź razem, jest piękna noc gwieździsta na pewno na pewno również zero gwiazd ale to nic, jakiś księżyc gdzieś na pewno też jest, będziecie sobie tutaj w romantycznej atmosferze siedzieli, ja pod wyższe ściany nikt was słuchajcie nie widzi możecie e, ponieść się emocjom i na przykład porozmawiać o pochmurnej pogodzie, dlaczego nie yes. <laughs> romantyczne, ośmiel się nie no nie będziesz się ośmielać dziewczyno no ale na przykład spróbujcie tutaj takich przytulasów w tulsie, coś takiego. Ojej. O Boże. Powinno być odwrotnie. W tulsie to ja rozumiem trochę inaczej. O matko. Salim, jak ty nóżki trzymasz blisko siebie. O Jezu. O. No coś dziwnego. Coś dziwnego. No ale dobra. Co jeszcze? Boże, jak się ocierają tam. Wyznaj zauroczenie? To nie. Nie mamy pierwszego pocałunku. Jest to straszne. Może to jeszcze faktycznie nie jest ta chwila. Nie jest ten czas. Zobaczmy teraz. No nie ma. Więc ja odpuszczam, słuchajcie. Ja odpuszczam, ale może zadać mu jakieś ryzykowne pytanie. Nie wiem, o lamy go zapytasz? O kajd Czy lubi kajdanki? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie pytam. Nie pytam. To są twoje tutaj jakieś, wiesz, upodobania. Jest pierwszy pocałunek. First kiss. Słuchajcie. Muszę to po prostu pięknie się ustawić do tego momentu. O! Aha. Czekajcie, podjadę. Tiii! Monika, gratulacja! Jak to jest piękne! Piękny widok! Palce ją narysował, super! Beatka była świadkiem, tam siedzi na dole, samochody przejeżdżają. Coś wspaniałego, naprawdę! Bardzo piękna rzecz. Także teraz już możecie, no nie wiem, co, spróbuj uwieść? O Boże. Zaproś na noc też? Może nie. Ale jeszcze coś tam pogadaj z nim. Entuzjazmu się tym ważeniem napojów, gadka, szmatka. Słuchajcie, tu nie ma czasu i nie zdążyliśmy, słuchajcie, w tym odcinku pojechać do kliniki. Jest to niefajnie, bo myślałam, że sobie pojedziemy, ale, ale pojedziemy w takim razie w następnym. Babcia dalej żyje, słuchajcie. Babcia jest niezniszczalna, jak widać. Popisuj się zwierzakiem. Zobaczcie, Beatkę weź, popisz się Beatką. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W sumie nie wiem, jak wygląda popisywanie się zwierzęciem. Popisałaś się już? trochę nie popisałaś, się, chyba jej skreśliłam przez e, przypadek. Także co, na do widzenia, jeszcze możecie, słuchajcie, moi drodzy się objąć, a ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, że będziecie czekać na następny odcinek i, i że nie był ten aż taki mocno nudny. Także co, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, weekendu, w zależności od tego, kiedy mnie oglądacie, trzymajcie się ciepło i do następnego!